albo z takich, że Boga nie widać. Również dlatego, że On jest czystą miłością, obdarowuje łaską, wybacza i nie robi wymówek. Idąc dalej, wiedząc już, że zbawienia nie mogę stracić, bo niezależność od Boga stała się coraz bardziej prosta mentalnie. W zasadzie, może jak coś narozrabiałem, to rzeczywiście obmyłem się w krwi Jezusa, nauczyłem się podnosić, przestałem się spinać. Oczywiście to było w okresie, kiedy jeszcze nie rozumiałem dokładnie, czym jest prawdziwa duchowa lojalność. Że robienie sobie jaj z tego, że jest się nieposłuszny i się potem ogrywa w krwi Jezusa, powołując się na łaskę, to jest przynajmniej żenada. Przynajmniej się to naraża na śmiech aniołów. Ale z tym drugim elementem, o którym chcę dzisiaj mówić, poszło mi bardzo trudno. Ten pierwszy nie ukształtował mojego charakteru w ogóle. Ten drugi ukształtował go bardzo mocno. Zależność, przyjaciele, to jest zjawisko polegające na tym, że jedna osoba decyduje w sprawie drugiej osoby, robiąc to za jej zgodą. To jest najprostsza definicja zależności. Czyli, że wyrażasz zgodę na to, aby drugi człowiek decydował w twoim życiu. Trochę kilka słów na temat chorej zależności. Najpierw. Istnieje całe spektrum chorych zależności. Najpierw kilka przykładów, potem pokażę jakąś tam głębię tego zjawiska. Człowiek jest dorosły, wychodzi z domu, matka dzwoni codziennie. Co tam u ciebie? Wszystko dobrze, mam 36 lat. Dobrze się czujesz? Mamo, pytałaś wczoraj, czy się dobrze czuję. Bardzo dobrze się czuję. Gdzie jesteś, synku? Mamo, jestem po 40. Nie pytaj mnie, gdzie jestem. Rozumiecie? To się wydaje na niektórych banalne, ale ja ludzie z ludźmi terapię prowadziłem w tych tematach. Wierzącymi ludźmi, wypełnionymi Duchem Świętym. Ludzie uzależnieni od swoich rodziców. Małżonkowie uzależnieni od siebie, w chory sposób. Modlący się siebie. Ludzie, którzy są uzależnieni od swoich szefów w firmach, boją się, od swoich kierowników. Ludzie bojący się władzy w kraju, na różnym poziomie. Uważający, że wszystko muszą robić w taki sposób, jak władza mówi, bez względu na to, że jest to chore. Chore zależności to głębokie, patologiczne związki, których podstawą jest niskie poczucie własnej wartości i lęk. Rozumiecie? Chora zależność zachodzi wtedy, kiedy jest niskie poczucie własnej wartości i lęk. I w tym momencie drugi człowiek staje się dla nas albo Bogiem, albo diabłem. Zależy. W takiej czy w innej konfiguracji podchodzimy do niego w sposób jak do bóstwa. Nieważne, czy się go boimy, czy też tworzymy z niego jakąś ikonę. Jest to chora zależność.
Chora zależność doprowadza do tego, że człowiek przestaje samodzielnie myśleć, że człowiek przestaje samodzielnie decydować, że człowiek przestaje rzeczywiście się rozwijać. To jest chora zależność. Zależenie od ludzkiej opinii, zależenie od ludzkiego zdania i szereg innych rzeczy, o których mowa w warowni zależności. Ale nie o tym chcę mówić, bo to są rzeczy patologiczne. Z rzeczy patologicznych się wychodzi, się z nich pokutuje i się zmienia swoje życie, prawda? I na przykład przytoczę jeszcze raz przykład osoby uzależnionej od swojej matki, która przyszła po raz kolejny do mnie i mówi: słuchaj, bo moja matka ciągle do mnie dzwoni. Co mam zrobić? Ja mówię: zmień numer telefonu, matce nigdy nie da. Nigdy. Po prostu. Bardzo prostą rzecz. Ja pamiętam wzrok tej kobiety. Blisko 40-letniej kobiety. Jak to? Ja mówię: tak to. Nie dasz matce telefonu. I wiecie, co ta osoba mi powiedziała? Ja się boję, że ona umrze. I koniec. Umrze, bo z tobą nie porozmawia. Bo nie zadzwoni do ciebie, to umrze. Jeszcze od nierozmawiania z kimś nikt nie umarł. Nie wiem, jakie były dalsze losy tej osoby, bo ona przestała się ze mną kontaktować. Robię założenie, że dalej jej matka do niej dzwoni. To było zbyt ciężkie, ale... Przede wszystkim musicie wiedzieć, że wszystko od czegoś zależy. Że zależność to nie jest wymysł diabła. Od momentu stworzenia Ziemi rozpoczyna się proces zależności. Stworzenia od stworzenia. Nie mówimy tutaj o zależności stworzenia od Stwórcy. Tylko stworzenia od stworzenia. Pierwsza Mojżeszowa, 1:10. Tam początek Pisma Świętego. Pierwszy rozdział od 1-10. Widzimy tutaj, że do tej pory wszystko jest zależne tylko od Boga, jak sobie to dobrze czytacie. Bóg stworzył to, Bóg stworzył to, Bóg stworzył to, Bóg stworzył to i tak przez 10 wersetów. Wszystko do tej pory między 1 a 10 wersetem jest zależne bezpośrednio od Boga. Czyli każda forma stworzenia zależy od Boga. Ale od wersetu 11 zaczyna się pojawiać zmiana. I werset 11 brzmi tak. Potem rzekł Bóg: niech się ziemia, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, którym jest jego nasienie na ziemi. Tak się stało. I tutaj zaczyna się druga fala. Zaczyna stworzenie być zależne od stworzenia. Widzimy, że Bóg już nie stwarza roślin, tylko nakazuje ziemi, aby ziemia je wydała. Rozumiecie? Do 10 wersetu Bóg wszystko nakazuje. Niebo powstań, ziemia powstań, morze tutaj masz się skurczyć, ziemia, ląd masz wyjść. Wszystko, rozumiecie, się dzieje na zasadzie komendy Bożej bezpośredniej. Ale od 11 wersetu zaczynają mieć drugi etap. Wchodzimy w drugi etap rozwoju rzeczywistości. Zależność stworzenia od stworzenia. Ziemio, mówi Bóg, wydaj. Czyli już jest stworzenie. Już jest jakieś stworzenie. I to stworzenie wydaje drugie stworzenie. Rozumiecie? Rośliny już są zależne od ziemi. One nie lewitują sobie gdzieś w kosmosie i nie pojawiają się po prostu. One już muszą mieć jakąś bazę. One już są zależne. Zabierz roślinom ziemię, a rośliny zginą. Rozumiesz? Kto to wymyślił? Bóg. Zależność stworzenia od stworzenia. Zaczyna się od tego, że wszystko zaczyna od siebie zależeć, krok po kroku.
Bóg wymyślił zależność. Dlaczego Bóg wymyślił zależność? Zależność od stworzenia, stworzenie od stworzenia jest pierwotną wolą Boga, ponieważ jest zgodna z Jego naturą. Wiecie, my mówimy dużo o trójjedyności Boga, Ojciec, Syn, Duch Święty. My oczywiście rozumiemy, że Bóg jest jeden. Dla potrzeb teologicznych używamy takich zwrotów sobie tutaj. Natomiast rzeczywiście tutaj rozgrywa się pewnego rodzaju przedziwna rzecz. Jest jakaś zależność. Widzimy Jezusa, który jest Bogiem, w mistyczny sposób modlącego się do Boga. No są to rzeczy troszeczkę na ludzki umysł nie do ogarnięcia. Więc jest Bogiem, czy nie jest? Bo jeśli jest, do kogo się modli? Czy On się modli sam do siebie? Pewnie tak. Ale na zasadach pewnego rodzaju mistycznej zależności. Będąc w ciele, będąc Bogiem w ciele, modli się do Boga w duchu. Szok. Zależność. Jezus wskazuje nam, że zależność jest pomysłem Bożym. Ta wola Boża zaczyna być załamywana od momentu, gdy diabeł wprowadza w serca wierzących ludzi iluzję o potrzebie bycia niezależnym. Pamiętacie pierwszą rozmowę diabła z ludźmi? Mają dyrektywę od Boga, tak? Co robi diabeł? Diabeł nie jest w stanie załamać istoty Boga w ich umysłach. On nie jest w stanie powiedzieć, Boga nie ma. Coś się wam przywidziało. Nie. On uderza w pewien delikatny punkt łączący człowieka z Bogiem. W zależność. Uderza w to i mówi tak. Nie umrzecie. To jest nieprawda do końca. To nie do końca taka prawda. Ale Bóg chce, żebyście nie byli niezależni. A dobrze być niezależnym. Jak sobie zjecie z tego drzewa, nie będziecie potrzebowali ciągłych objawień. Nie będziecie uzależnieni od Niego. Będziecie świetnie wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Zróbcie to. I oni to robią. W co uderzył diabeł? W zależność. W ten delikatny punkt łączący Boga z człowiekiem. Czy uważasz, że dzisiaj na poziomie stworzenia on robi coś innego? A robi dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Zaraz ci to pokażę. Najpierw uniezależnia ludzi od Boga, a potem robi wszystko, żeby uniezależnić człowieka od człowieka. A rozumiecie, o co mu chodziło? Najpierw uniezależnił człowieka od Boga i spowodował, że człowiek zamknął się na wpływ Stwórcy, a następnie zrobił to samo na poziomie stworzenia, powiedział, że stworzenie jest od siebie zależne. I powiedział tak. Jeśli udało mi się to na tamtym poziomie, to na tym tym bardziej mi się uda, bo będzie łatwiej. Oszukałem ich tam, że mogą być niezależni od Boga. Oszukam ich teraz, że mogą być niezależni od siebie. I stworzę świat indywidualistów. A wtedy mam ich wszystkich w saku. A rozumiecie? Mam ich wszystkich w garści. Dlaczego? Bo kiedy każdy sobie rzepkę skrobie, to jest zwykłą, pojedynczą strukturką. A pojedynczą strukturkę można wciągnąć jak krechę koksu. A rozumiesz?
pojedyncza jednostka jest łatwa do rozwalenia. To łatwa rzecz. Dlaczego? Masz oczy z przodu. Z tyłu możesz zostać ślepymi, nie będziesz wiedział. Ja się bardzo dużo biłem w życiu. W różnych okresach czasu. W zasadzie biłem się od dziecka. Ciągle się z kimś lałem. Jak byłem starszy, też się biłem. Tylko to bicie to już nie polegało na tym, że się biło rękami, tylko biło się wszystkim. Kiedyś jak pojechaliśmy, żeby podziękować pewnej grupie ludzi za to, że nam pobili kolegę, to najpierw odwiedziliśmy lokalną siłownię. Nie braliśmy kij baseballowy, wzięliśmy gryfę od sztak. I pojechaliśmy z gryfami. Rozumiecie? To nie jest kij baseballowy, że to jest na potyłku i miał porządnie wysiłek. Po jednym uderzeniu gryfu tej długości pękają kończyny. Zawsze pęka kończyna. Rozumiecie? Grupa jest niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna. Rozumiecie? Jakieś 20 lat temu, 25 mniej więcej lat temu, polskie prawo zrozumiało, jak niebezpieczną rzeczą jest grupa przestępcza. Wprowadzono odrębny artykuł za udział w grupie przestępczej. Do tej pory można było dostać za włamanie rok na przykład. Ale jeśli się było w grupie przestępczej, dostawało się 4. A jak się było przewodniczącym grupy przestępczej, to można było dostać 10 lat za samo przywództwo. Dalej można. Dlaczego? Bo grupa jest niebezpieczna. I diabeł wiedział, że grupa jest niebezpieczna. Bo to grupa jest niebezpieczna. A nie jednostka jest niebezpieczna. Stworzenie systemu indywidualizmu na świecie było majstersztykiem diabelskim. Rozumiecie? Ludzie przestali się ze sobą porozumiewać. I on zaczął mieć potężne pole manewru. Człowieku po jego upadku powstaje ego, które zajmuje miejsce absolutnej niezależności. Ego jest niezależne w człowieku. Rozumiecie? Egocentryk, mówimy o starej naturze, to człowiek, który jest panem samego siebie. Panem. On panuje w swoim życiu. Krótko powiedziawszy, jestem sobie panem i nikt nie ma na mnie wpływu. Do tej pory bycie niezależnym, od tej pory bycie niezależnym staje się normą. Zobaczcie, na świecie bycie niezależnym jest normą. To jest normalne. Proces ten jednak nie kończy się na tym. Owa norma niezależności przeradza się w kulturę i zaczyna tworzyć nową filozofię życiową. Dzisiaj mamy nową filozofię. Filozofię indywidualizmu, który jest kreowany i kształtowany. Rozumiecie to? Dzisiaj, w dzisiejszych społeczeństwach wszystkich, indywidualizm jest kreowany, rozumiecie? I nagradzany nawet. Nagradzany. Im jesteś większym indywidualistą, tym jesteś bardziej cenionym człowiekiem. Dzisiaj nie jest w cenie zależność od drugiego człowieka, tylko niezależność. Niezależny znaczy bezpieczny od czyjegoś wpływu. Nikt na ciebie nie wpływa, a więc jesteś lepszy. Nikogo nie potrzebujesz, jesteś silny. Rozumiesz? Dzisiaj jest kultura silnych jednostek. Wielkie, silne jednostki.
Filozofia ta twierdzi, że człowiek niezależny stoi w hierarchii ludzkości wyżej niż zależny. Zależni to niewolnicy, niezależni to królowie. Taka jest filozofia, taka jest kultura, taki jest trend. Tak jest dzisiaj. W ten sposób ludzkość jest różnicowana na tych, którzy sobie radzą, czyli niezależnych, i na tych, którzy sobie nie radzą, czyli zależnych. Dzisiaj stwierdzenie, że nie radzę sobie, to jest potwór. Idź dzisiaj zarabiać pieniądze. Nie masz prawa nie radzić sobie. Idź do gdziekolwiek, do jakiegokolwiek korpu, gdziekolwiek. Masz sobie radzić. Jeśli sobie nie radzisz, jesteś gorszym gatunkiem człowieka. W dzisiejszym świecie, jeśli sobie nie radzisz, jesteś gorszy. Jeśli sobie radzisz, rozumiesz, jesteś kimś. Niezależność zaczyna być utożsamiana z umiejętnościami życiowymi. Im bardziej niezależny człowiek, tym większe umiejętności życiowe, a radzący sobie. A zależność z ich brakiem. W końcu zaradni zaczynają rządzić, a niezaradni wegetować. Zaradni rządzą, niezaradni wegetują. Grubą kreską są ci oddzieleni, zaradni od niezaradnych. Rozumiecie? Ale nie tak miało być od początku. Pamiętacie, jak było od początku? Wszystko było od siebie zależne. Ziemia wydała rośliny. Rozumiecie? Zależność była. Bóg nigdy nie miał koncepcji niezależności. Nigdy. Nigdy. Jest taka książka Watchmana i Zwycięski Kościół. Nie wiem, czy ktoś z was ją czytał, czy nie. Jest taka ciekawa rzecz w książce. On mówi tak. On na przykładzie Kościoła to pokazuje. Ja wam to przełożę na jednostki. Watchman mówi tak. Jeżeli uważasz, że twój Kościół, w którym ty żyjesz, to jest odrębna struktura, to jesteś zwiedziony. Jeśli ty się modlisz tylko, mówi, o swój Kościół, bo masz tutaj swoją służbę, swoje życie, to jesteś zwiedziony. To jest ważna książka, to jest książka dla dojrzałych ludzi. Teraz pokażę wam, jak to wygląda na jednostkę. Jesteś narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Jeżeli uważasz, że ty jesteś tym punktem odniesienia, tutaj, rozumiesz, o co chodzi, jako indywidualna jednostka, to jesteś zwiedziony. Musisz dojść do miejsca, w którym twoja wolność w Chrystusie przyprowadzi cię do pełnej zależności od drugiego człowieka. Wtedy będziesz pełnił wolę Bożą. Bo tak było na początku. Ja kocham to sformułowanie Jezusa, kiedy on o czymś mówi tak, ale na początku tak nie było. Ale na początku tak nie było. Można tam żonę odrzucić, czy można tam żonę. Rozumiesz? Bo tam Mojżesz nas nauczył, że możemy list rozwodowy dać, oni mu tam jadą, po prawo mu jadą, wiesz, o co chodzi. Tak? A on im wali, tak? Dogmat pierwotny. Tak? Jeżeli Bóg coś złączył, na początku tak nie było. I teraz wielu religijnych ludzi ten werset pokazuje, to się nie można rozwodzić, to nie można... Nie, ten werset coś innego zupełnie pokazuje. Ten werset pokazuje, że na początku to Bóg złączył ludzi. To na początku tak nie było, że to człowiek łączył ludzi. I człowiek ich później rozłącza. No bo jak to człowiek złączył, to człowiek rozłącza. Co się złączyło w ciele, to się w ciele rozłącza. To jest bardzo proste. Rozumiecie, o co chodzi?
Jak się małżeństwo stworzyło w ciele, to się w ciele rozłącza. To jest normalna historia. Ale jak Bóg złączył, to człowiek tam jest, niech nie rozłącza, tylko nie może rozłączyć. Tam nie może rozłączyć. To nie ma mocy rozłączenia. Tam nie jest zakaz, tam nie jest prawo kolejne skazane. Co Bóg złączy, to człowiek niech nie rozłącza. Tylko co Bóg złączył, to człowiek nie może rozłączyć. Nie ma siły rozłączenia, żeby na uszach stał. Jak mężczyzna i kobieta są złączeni przez Boga, to nie ma takiej siły, żeby to się rozpadło. Ja zawsze mówię, jak małżeństwo jest z Boga, to nikt i nic nie może tego rozwalić. Rozumiecie, o co chodzi? Nikt i nic. Żadne diabły, żadne demony, żadni ludzie, żadne tam bzdury. Rozumiecie, o co chodzi? Tam głupoty. Ale jak to człowiek złączył, tak? To będzie małe pierdnięcie i po małżeństwie. To było robić po ludzku złączone, po ludzku się rozłączyło, dziękuję uprzejmie. Rozumiesz? Nie lubię cię, bo pierdzisz przy obiedzie. Won, to jest tak, który wodowy masz. To nie znaczy, że przy obiedzie trzeba pierdzić. Chyba tak. Węgiel jest z Czech. Z Czech. Gdy jednak przyjmujemy, gdy przyjrzymy się głębiej problemowi zależności, to zobaczymy, że ci zaradni są zaradni tylko w pewnych aspektach, a ci niezaradni są niezaradni tylko w pewnych aspektach. To, że ktoś jest zaradny w jakiejś dziedzinie życia, na przykład potrafi sobie w tym życiu radzić emocjonalnie. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle nie oznacza, że to jest ten niezależny, ponieważ jakby mu się głęboko przyjrzał, to on ma szereg aspektów, w których on jest niezaradny. On potrzebuje kogoś tam. Rozumiesz? On potrzebuje kogoś. Potrzebuje. Czyli tak naprawdę podział na ludzi zaradnych i niezaradnych, czy też zależnych i niezależnych, to jest bardzo umowna rzecz na tym świecie. Bo kto tutaj jest osobą zaradną? No ja jestem zaradny, bo ja potrafię sobie zorganizować finanse, jestem też stabilny emocjonalnie i jakoś tak sobie przez to życie idę. Przez życie sobie idziesz. A jakie masz braki? Nie, ja nie mam braków. Nie masz braków. Porozmawiajmy. Opowiedz mi o swoim głębokim szczęściu, które przeżywasz. Najczęściej taka osoba krzyczy: jestem w Chrystusie, ja mówię, przestań. Opowiedz mi o szczęściu. Zwerbalizuj szczęście swoje. Jestem w Chrystusie, zwerbalizuj szczęście. Mówię, opowiedz mi o swoim szczęściu. Jak przeżywasz codzienne szczęście? Opowiedz mi. Okazuje się, że on nie przeżywa codziennego szczęścia. Dlaczego? Bo nie ma nikogo, komu by mógł zaufać swoje emocje. On potrafi przetrwać w swoich emocjach. On potrafi przeżyć w swoich emocjach i nie popaść w depresję, w stagnację czy w jakiś stan nałogów. Ale on jest zablokowany. On nie umie podzielić się sobą. No bo żeby się podzielić sobą, to trzeba mieć kogoś, komu się co? Zaufa. Rozumiecie? Największy twardziel na tej ziemi, najlepiej radzący sobie człowiek na tej ziemi, ma swoje słabe punkty, w których potrzebuje innego człowieka. Każdy. A ktoś do tego przeczy podstawowej woli Bożej, o której mówiłem na początku. Największy twardziel, najlepiej w ogóle zorganizowana psychika potrzebuje drugiego człowieka. Rozumiecie mnie? Potrzebuje. A mówienie, że nie potrzebuje, jest zakłamywaniem siebie, bo jest wypieraniem Bożej prawdy.
jak to się wszystko ma do charakteru. Wyjaśniam. Otóż, skoro Bożą wolą są zdrowe zależności, to charakter chrześcijanina będzie się kształtował właśnie w takich zależnościach. On się nie będzie prawidłowo kształtował w indywidualnym sposobie życia. Bo indywidualny sposób życia będzie cię izolował od ludzi. A izolowanie się od ludzi, czy też komunikowanie z ludźmi na warunkach, które ty ustalisz, rozumiesz? W ogóle nie będzie kształtowało swojego charakteru. Wiecie, dlaczego w ogóle ja wam to mówię? Bo ja byłem fachowcem w tej dziedzinie. Ja byłem fachowcem w izolowaniu się od komunikacji emocjonalnej, czyli w zależności od drugiego człowieka, i byłem fachowcem w trzymaniu ludzi na dystans. Często ludzie krzyczą o relacje. Chcę relacji, chcę relacji, chcę relacji, ale może się do niej zbliżyć tylko do jakiegoś momentu. A potem jest jakiś taki dziwny, sztywny komek. I tam dalej ni w groma nie pójdziesz. Dotąd będzie dobrze. Do tego momentu będzie dobrze. Ale nie wiem, czy zauważyliście, jaka jest ta zależność roślin od ziemi. One są wrośnięte w ziemię. W ogóle zależność od drugiego człowieka. Mamy w domu psa, znaczy sukię. Mnie było teraz przez tydzień. Agata spała przy otwartym oknie. Łóżko stoi pod oknem. Suka robiła dwie rzeczy. Wchodziła na łóżko, stawała łapami na parapecie i patrzyła na ptaki o godzinie 3:00. Ale to nic. Podchodziła do Agaty, stawała jej przed nimi łapami na klatce piersiowej i patrzyła jej tak w oczy. Bo ona szuka relacji. Ja miałem różne psy w życiu, ale tego psa jeszcze nie miałem. To jest najbardziej relacyjny pies, jaki w ogóle widziałem na oczy. Ten pies bez przerwy, rozumiesz, jakoś chcecie dotykać. Łapą, ogonem, czymś, pazurem, wiesz o co chodzi, nosem. Chce być w ogóle. Ja na tego psa patrzę, mówię, Chryste jedyny, co za pies. A jak ci patrzy w oczy, to patrzy w ogóle z całą głębią, także w ogóle mnie w tych oczach zabij mnie albo zrób co chcesz. Wiesz o co chodzi. Jestem twoją własnością, patrz. Szok. Chodzi o bliskość, a to jest pies, znaczy słucha. Rozumiecie? Tylko wchodząc w zależności, nasz charakter będzie się kształtował należycie. Jak nie, będzie krzywo się kształtował. A diabeł chce, żebyś nie wchodził w zależności. Pamiętaj. Chce, żeby człowiek był niezależny od Boga i niezależny od siebie nawzajem. To jest jego strategia tak zwana. Proste to jest jak drut, ale w ogóle diabeł ma same proste pomysły. To, co najprostsze, działa najlepiej. Rozumiecie? Kiedyś przyszedł do mnie człowiek, facet taki, mówi do mnie tak, słuchaj, mam taki problem, bieżący chłopak, nie? Jest taka dziewczyna, to w jakimś kościele to usługiwałeś, jest taka dziewczyna tutaj w kościele, tak się do mnie przyczepiła, no obzdurała sobie, że będę jej mężem. I ona cały czas chodzi i mówi, że ja będę jej mężem. I ona mi przychodzi i mówi, że miała objawienie od Pana. I ona przychodzi cały czas i mówi, a ja w ogóle nie chcę, żeby ona była w ogóle nawet blisko mnie. Ja już jej, ja mówię, mówiłeś jej to, no mówiłem, że ja się nie szukam żony, że to nie ten, ale nie to ona od Pana ma i koniec. Co ja mam zrobić? Ja mówię, dwie rzeczy. Po pierwsze, jak teraz przyjdziesz w niedzielę do kościoła, to nie umyj zębów. Po pierwsze, to jest bardzo ważna sprawa. Po pierwsze, jak ona do ciebie podejdzie, to dopuść ją blisko. Rozumiesz, o co chodzi? Jak już będzie na tyle blisko, że będzie twoja twarz przy jej twarzy mniej więcej 20 cm, tak? To otwórz buzię, nie? I powiedz do niej coś w typie. Jaką masz brzydką twarz. Rozumiesz? Powiedz jej coś takiego.
mówię, gwarantuję ci, to będzie ostatnie wasze spotkanie. Objawienie runie człowieku, jak rozumiesz, krzywa wieża w piśmie. I tak też się stało. Byłem potem tam znowu na usłudze, ja mówię, masz problemy z tą dziewczyną? Mówię, żadnych. Rozumiecie? Żadnych. Nie wiem. Na pewno już nie chciałbym cię do żonu. Bo to są proste sposoby. Proste sposoby zawsze działają. Rozumiecie? To chodzi o rozwalenie zależności. Diabeł doskonale o tym wie. I diabeł wie, że chrześcijanin się nie wykształtuje, jeśli nie będzie w zależnościach. Jeśli będzie funkcjonował w indywidualizmie. Jeśli będzie cały czas hołdował tej filozofii, że ja wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Coś wam powiem. To nie jest do końca w ten sposób. Jest napisane, wszystko mogę w Chrystusie, ale nie wszystko potrafię. Jak to ogarnąć? W ogóle wszystko mogę jest związane z mocą. Wszystko potrafię jest związane z umiejętnościami. To są dwie różne rzeczy. Moc, a umiejętności. Moc jest otrzymana. Rozumiesz, o co chodzi? Umiejętności, tak? One są nabyte jakąś drogą. Lub też wrodzone. Są umiejętności. Moc jest dostępna dla każdego chrześcijanina, dla tego, który ma umiejętności, dla tego, który nie ma umiejętności. Rozumiecie? Umiejętności jedni mają, a inni nie mają. Ktoś powie, no to jak to jest, Bóg jednym dał, innym nie dał. Ja mówię, ja nie wnikam w to, jak to jest, bo to nie jest dla mnie ważne. Ważne dla mnie jest to, że jeżeli ja nie mam pewnych umiejętności, a na poziomie mocy, którą posiadam, nie jestem w stanie tego zrobić, to wiecie, czego potrzebuję? Drugiego człowieka, a nie spinania się jak agrafka. Rozumiecie? I krzyczenia do Boga, ja muszę to mieć, ja muszę to mieć, ja muszę to mieć. Ja chodzę w wierze, używam mocy i dochodzę do jakichś miejsc w moim życiu, rozumiecie? I dalej nie jestem w stanie zrealizować czegoś. I ja dawno przestałem się frustrować, że brakuje mi mocy, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Co teraz się dzieje? Teraz, Artur, znajdź człowieka, który cię uzupełni. Znajdź człowieka, który da ci kompletność. Uzależnij się, Artur, teraz. Nie krzycz do Boga, muszę to zrobić, muszę w imieniu Jezusa, diable precz, diable precz. Dalej tego nie robisz. I dalej nie umiesz. I dalej nie potrafisz. Dlaczego? Bo tam jest miejsce dla człowieka. Tam ma wejść człowiek ze swoim potencjałem i dołączyć się do twojego potencjału. Tam ma wejść człowiek, który ma tobie pomóc, a któremu ty masz pomóc w tym, czego on nie może zrobić. Rozumiecie? Ten świat nie może wpłynąć do Kościoła. W świecie jest mentalność, że ci, co potrafią, są lepsi od tych, co nie potrafią w tej dziedzinie. Ludzie się przechwalają swoimi zdolnościami. Gloryfikują się. Czasami, tak się patrzę, czasami jest jakiś tam Voice of Poland, jakieś tam inne takie muzyczne te. I tak patrzę sobie czasami na to i mówię, i ci ludzie występują. Tutaj to jest takie grono tych, nie wiem, co to jest. Czego? Rorów. Tego słowa mi zabrakło. Jurorów. Podejrzanej treści ci jurorzy niektórzy są. No ci jurorzy podejrzanej treści, oni tam siedzą i oni mówią tak, no ty jesteś wspaniały, a ty nie jesteś taki wspaniały, a ty jesteś cudowny, a ty nie jesteś taki cudowny. Ja tak mówię, Chryste jedyny. Każdą rzecz, którą ci ludzie, ci piosenkarze, którzy tam występują, zrobią,
To jest na podstawie umiejętności, które od Boga dostali. Co to w ogóle utożsamiać tego człowieka w ogóle z tym, z tą umiejętnością? Ale ci ludzie tego nie wiedzą. Oni myślą, że ich talenty należą do nich. Takie jest zwiedzenie w tym świecie. Jestem utalentowany i to jest moje. To ja, geniusz. A skąd ty masz ten geniusz? Przez osmozę go nabyłeś? Ja się taki urodziłem. No to już tracisz w tym momencie kontrolę. Rzeczywiście przestałeś być człowiekiem, który ma na tym kroku. Urodziłeś się taki, zgadza się. Podpowiem ci, Bóg cię takim stworzył. Bóg ci dał te talenty, Bóg ci dał te umiejętności, nawet Bóg ci dał zdolność do tego, abyś w o wiele lepszy, łatwiejszy sposób przyjmował wiedzę niż inni. A rozumiesz? Wszystko, co masz dobrego, masz od Boga. Bo Słowo Boże mówi, że każdy dar dobry od Ojca w niebie pochodzi. Z czego tu się szczycić? Że mam talenty, że mam dar. Wiecie, o co chodzi? Ja nie rozumiem. To nie moje. Kurczę. Żaden w ogóle splendor. A jeszcze to się ocenia i się tutaj nagrody daje. Dlatego taka, tam ci też oceniają. Bogowie. Rozumiesz? Na jednym fotelu dwóch facetów, na jednym gej na poręczy. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz. Na jednym kobieta, która dawno już przebrzmiała i tak dalej. Szok. Bogowie. Ale tak działa świat. Tylko to bardzo łatwo wpływa do Kościoła. I tutaj w Kościele zaczyna się w ogóle przypychanka. Jestem taki, mam to, mam tamto. Jestem większy. Rozumiesz? Jestem mądrzejszy, jestem bardziej obdarowany. Ja jestem. Ja jestem. Czego tak podkreślasz, że jesteś? Co taki przywiązany jesteś do tego? Co tak się spinasz na tym? Rozumiesz? Albo druga grupa w Kościele, Panie Boże, muszę mieć to, muszę mieć to, muszę mieć tamto. Bo ja nie mogę tak, Panie Boże, ja będę modlił, ja będę pościł, ja tutaj w ogóle wszystko zrobię, żeby ja będę Biblię czytał 8 razy bardziej. Ja muszę po to sięgnąć, Panie Boże. Rok, drugi, trzeci nie sięga. Siedzi, myśli. Jak to jest możliwe? Przecież ja, Panie Boże, naprawdę wierzę. Bóg mówi, no ja Ci wierzę, że wierzysz. No to co się dzieje? No doszedłeś do miejsca zakończenia tematu. Ale ja myślałem, że ja tam wszystko osiągnę tutaj. Nie, no to potrzebujesz brata czy siostry. Musisz sobie zdać sprawę, że to, co potrafisz lub czego nie potrafisz, nie czyni z ciebie ani kogoś ważniejszego, ani kogoś mniej ważnego. To, czy coś potrafisz lub czy czegoś nie potrafisz, nie czyni z ciebie kogoś ważniejszego lub mniej ważnego. Po drugie, to, że coś potrafisz, nawet w czołowych dziedzinach życia, nie jest dla ciebie gwarantem sukcesu, ponieważ są w twoim życiu dziedziny, w których sobie nie radzisz i ty wiesz najlepiej. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy takie dziedziny. Czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba. I jesteśmy w Kościele charyzmatycznym i mamy bardzo dobre nauczanie i poruszamy się w ruchu wiary i nigdy nie przejdziemy tej granicy. Bo to jest granica, gdzie ma wejść drugi człowiek. Taka jest wola Boża. Pamiętam kiedyś, przyszedł do mnie na jakiejś usłudze, byłem w jednym kościele, przyszedł do mnie człowiek i mówi: Artur, ja sobie nie radzę z onanizmem. Ja mówię, ale co to znaczy? Opowiedz mi tą historię, jak sobie nie radzisz z onanizmem. Idziesz nagle, onanizm cię napada, w takich okolicznościach przyrody to się dzieje troszkę. Mówisz, przerażony tym onanizmem. Jeszcze był jakiś kościół ośrodkowy. Tam w ogóle mówili w ogóle, że onanizm już jest zagłada. Rozumiesz, że w szkole się onanizowały już. No i on mówi tak, ja się modlę, a szczery chłopak, ewangelista taki, no nie naprawdę.
namaszczony chłopak. Mówi, modlę się, kurczę, mówi, gromię w ogóle tego. Ja mówię, co gromisz? Patrzy się na mnie. Diabeł gromię. Ja mówię, ale jak to? No, mówi, bo jak jestem takie, bo przychodzi do mnie takie myślenie o kobietach, to ja gromię diabła. Ja mówię, usiądź. Mówi, przede wszystkim uspokój się. Pierwsza podstawowa sprawa. Po pierwsze, dobrze, że myślisz o kobietach, a nie o mężczyznach. To mamy. Już tutaj jest głowa. Bardzo dobrze. To jest naprawdę halleluja o kobietach. To już odrzucamy, połowę mamy tego za sobą. I mówię po drugie, mówię. Masz 26 lat. Jak ty byś w tym wieku nie myślał o kobietach, to ja bym cię podejrzewał, że masz problem z płatem czołowym mózgu. Rozumiesz, co chodzi? Przed nim tu. To myślisz o kobietach, i, ale my, bo mnie podniecają kobiety, ja mówię. To jest bardzo dobra rzecz, że cię podniecają kobiety. Mówi, ma 26 lat, podniecają cię kobiety, jesteś normalny facet. Ale ja sobie z tym nie radzę. Ja mówię, jak te demony tutaj przychodzą? Mówię, jakie demony do ciebie przychodzą? Ja mówię, o te demony mówię, ja mówię, słuchaj. To nie są demony. Bo mi tu pastor powiedział, mówię, pastor się twój nie znał, się nadaje do pielenia gruszek. Dobry chłop, spotkamy się w niebie, ale on nie powinien być pastorem. To nie są demony, mówię. A co to jest? Popęd seksualny, mówię. Dał ci go Bóg. A ta ona na Bóg zapił. Ja mówię. Ona na Bóg nie zapił, bo się onanizował. Ona, mówię, daj onanowi spokój. Ona zginął, dlatego że był nieposłuszny w prawidłach Bożych. A nie dlatego, że się onanizował. Mówię, na litość boską, ja to w ogóle chciał, żeby kiedyś ludziom to w ogóle z głów wyparowało nareszcie. Rozumiem. On mówi, to co ja mam z tym zrobić, bo ja to gromię, o to wierzę. Ja mówię, żonę se znać. Ale ja myślałem, ja mówię, nie myśl żonę se znać. Żonę. Takie jest rozwiązanie Pana na twój problem. Od zarania cię. Żonę se znać. Rozumiesz? I se znalazł. I się przestał modlić i gromić demony. Bo se żonę miał znaleźć. A nie gromić demony, bo się szepał. Rozumiesz? Tak. I robi z igły widu. Żonę miał znaleźć, bo żona! Tak? Była końcem jego wiary w tym temacie. On mógł uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzesać zmartwych. Tak? I dalej wracał do domu i chciało mu się trzepać. I on był sfrustrowany tym, i on był załamany tym, i on nie wiedział, o co chodzi. Ja mówię, się skończyłeś, chłopie. I tu się zaczyna, mówię, temat twojej żony. Tak to wymyślił święty Bóg. I żadną modlitwą tego nie zamkniesz. Gdybyś był w szczególnych warunkach, gdyby to się działo w więzieniu, gdyby to się działo w innej sytuacji, wtedy twoja wiara poszłaby krok dalej. Przyszedłby dar celibatu, ale nie teraz. Nie teraz. Teraz masz mieć żonę. Jak se nie umiesz znaleźć żony, to rozwal niskie poczucie własnej wartości na dzień dobry, a nie zajmuj się problemem, że przychodzą do ciebie demony onanizmu. Rozumiesz? Przestań kombinować. Zrozum, że musisz wejść w zależność. Rozumiesz? Bo to jest wola Pańska. Rozumiecie, co diabeł zrobił? Doprowadzi do tego, że wierzący ludzie dzisiaj próbują wierzyć o to, o co nie mają wierzyć już, bo już to wywierzyli, tylko mają zadziałać i wejść w zależność. Muszą swoją słabość poddać czyjejś sile. To mają zrobić. Połączyć się jak puzzle. To, że czegoś nie potrafisz, to, i to też w głównych dziedzinach życia, nie jest dla ciebie informacją o ostatecznej klęsce, ponieważ posiadasz pewne umiejętności, ale nigdy ich jeszcze, ale nigdy na nie zwróciłeś uwagi. Każdy dla każdego coś ma. Jesteś w czymś słaby? Szukaj kogoś, kto jest w tym silny i pobłogosław go swoją siłą, która będzie odpowiedzią na jego ukryte słabości.
Bądź człowiekiem o filozofii zależności, a nie indywidualizmu. Rozumiesz? Jeżeli czegoś nie potrafisz, jeszcze raz powtarzam, to nie oznacza, że masz to sobie zawsze wywierzyć. Bo przecież wiesz, że nieraz w ogóle nie dałeś rady. Chodzi o to, abyś rozumiał, że potrzebujesz wejść w zależność z kimś. Zapamiętaj to. Tego rodzaju poglądy są bardzo passé w tym świecie, ponieważ uderzają one w samo centrum ego. To jest bardzo passé. To jest bardzo nie tak. Przecież jestem chrześcijaninem wypełnionym Duchem Świętym. Będę żył jak przecinak do przodu. Tak, na jakichś odcinkach normalna sprawa. Masz być niezależną jednostką bojową. Masz mieć w sobie cały możliwy do ogarnięcia przez ciebie potencjał nieba. Ale musisz wiedzieć, rozumiesz, jakie puzelki z boku ciebie muszą siedzieć. Bóg jest miłością, a miłość wymaga zawsze nadajnika i odbiornika. Gdy wchodzimy w zdrowe zależności, to realizujemy kwintesencję miłości i płynie moc. Musi być nadajnik i odbiornik. Rozumiesz? Zaczynasz nadawać do drugiej osoby, ona odbiera. Ona nadaje, ty odbierasz. Człowiek jest jak puzel. Z jednej strony ma wypustkę, a z drugiej lukę. Pamiętacie, jak wyglądają puzelki? Z jednej jest dziubulek, a z drugiej jest dziureczka. Tak? Tak wyglądają puzelki. One muszą do siebie pasować. Obrazeczek powstaje, kiedy te puzelki się układa. Są takie dla dzieci, dla tych dzieci, co mają po 2 lata takie puzelki i kostki. Bez wypustek i bez dziurek. Dla takich dzieci dopiero co wiesz, co mają 2 zęby, jeden do picia wody, drugi do rozrywania naleśników. Takie dzieci to i takie puzelki się kupuje. Bo one by nie zatrwiły tych normalnych puzelek. Ale ty nie jesteś dzieckiem. Masz wszystkie zęby, zobacz. Rozumiesz? Dorosły jesteś. Jesteś dorosłym, normalnym puzzlem. Tego rodzaju zależności wymagają wielu dostosowań. A takie dostosowania są dużymi zmianami. Stąd charakter zaczyna mieć bazę do kształtowania się. Wchodzenie w zależności jest trudniejsze niż bycie indywidualistą. Pójdę sam, nikt mi nie będzie brzęczał. Mam objawienie od Pana, nikt nie będzie mi weryfikował. Rozumiecie? Chodzę z Duchem Świętym, nikt nie będzie mówił, że jestem liderem, masz mnie słuchać. U. Widzę, że kolega nie chce kształtować charakteru. Rozumiesz, o co chodzi? Już podjął kilka działań zaporowych, koniec. Też tak robimy. To właśnie te zmiany powodują kształtowanie się charakteru w człowieku. Zmiany związane z wyzwaniami, które wynikają z wchodzenia z zależności. Ja dzisiaj kocham zależeć. Ja w ogóle całe życie szukam ludzi, od których mogę zależeć. Wiecie, czy całe życie błąd, wykreście, ostatni okres życia. Szukam ludzi, od których mogę zależeć. Ja już poznałem swoją wewnętrzną siłę. Ja już wiem, że sobie w stanie jestem poradzić wszędzie, rozumiecie? Mnie by zrzucili na pustyni, ja na tej pustyni założę kościół. Ja wiem, jaki ja jestem.
bez języka, bez niczego, gdziekolwiek po mnie się znajdę, to ja założę tam kościół. Rozumiecie? To nie jest problem. Ja dlaczego? Bo ja znam zasady Boże, znam Boga, nie boję się, wiecie, to nie jest w ogóle dla mnie problem. Ja poszedłem do Legii Cudzoziemskiej, bo mnie właśnie to kręciło. Ja pragnąłem takiego życia. Rozumiesz? Że zrzucają mnie gdzieś w ogóle na spadochronie w Gujanie Francuskiej, człowieku z nożem w ogóle z jakimś pistoletem i teraz idź, wykonaj zadanie. Mnie to kręciło, ja tego chciałem. To było bardzo spójne ze mną. Siedziałem lata w więzieniu, dawałem sobie radę w każdych warunkach. W każdych. Byłem w grupie przestępczej, robiłem przeróżne rzeczy. Zawsze dawałem sobie radę. A więc indywidualizm był dla mnie rzeczą normalną. Co to jest indywidualista? Ja byłem z tych niezależnych. Ja byłem z tych zaradnych. Wiecie, ten podział. Byłem w tej randze siedziałem. Gardziłem tymi, co sobie nie radzą, gardziłem tymi zależnymi. Gardziłem. Rozumiem? Pamiętam jak dzisiaj jechaliśmy we czterech, nawaleni w ogóle krakiem przez Warszawę, odwaleni w garnitury, rozumiesz? I siedziało trzech heroinowców na woli tam pod płotem. Rozumiecie? I kierowca mówi, chłopak, coś chciał koło kierowcy, zatrzymaj się tutaj. I zatrzymaliśmy się przy nich i on wyszedł, wyjął siurka i chłoszczał wszystkich. Rozumiecie? I wsiadł do samochodu. Oni nawet nie drgnęli. Byliśmy tacy jak oni. Tylko siedzieliśmy w Mercedesie, mieliśmy drogie garnitury i ćpaliśmy kokainę, a oni faszerowali się kompotem. Byli biedni i brudni. Rozumiesz? Ale byliśmy w tej innej kaście. Byliśmy w tej grupie panów. W tej grupie zaradnych. Niezależnych. A oni byli ci niezaradni. Oni byli zależni. Ja wiem, bo ja byłem narzędziem w ręku diabła. Właśnie w tej dziedzinie, o której wam opowiadam. Ale to są zależności, ale ten podział jest sztuczny. Byłem takim samym ćpunem, jak ten heroinowy protestant siedział. Tylko inne narkotyki braliśmy, rozumiecie? Inne narkotyki. Inne narkotyki braliśmy. W innym stylu. Różnił nas styl. Ale byliśmy takimi samymi śmieciami, jak oni. Nic się nie różniliśmy. Ale w naszych oczach byliśmy kastą panów. Kastą panów. Ta filozofia przenika do kościoła. W kościołach jest masa indywidualistów. Ale to nie jest Boża wola. Ludzie się boją, że jak będą zależni, to nie zrealizują Bożej woli do swojego życia. Nieprawda. Na pewno zrealizujesz Bożą wolę do swojego życia. Powiem ci więcej, kiedy wejdziesz w zależności, to będziesz miał łatwiej tą wolę zrealizować. Łatwiej. Łatwiej. Ja kiedy się kłóciłem z prorokami, cię słucham. Kiedy się kłóciłem z ludźmi, dzisiaj słucham ludzi. Kiedy się kłóciłem z ludźmi, którzy jakby nie widziałem w nich, w tych ludziach, jakichś jednostek postawionych wyżej niż ja. Bo z tymi, które były jakoś wyżej, w moich oczach postawione niż ja, to ja okej, okay, to ja tam od nich słuchałem. Bo na pewno to też było egocentryczne w pewnym sensie, no bo to ja ich wysysałem. To było wysysanie tych ludzi. Też nie była zależność. Znaczy nie. Dzisiaj rozumiem, że z jednej strony mam wypustkę, z drugiej mam lukę.
i szukam tego, co pasuje do tej wypustki, do tej luki. Uzależniam się świadomie. Daję z siebie i biorę. I daję i biorę. Rozumiecie, o co chodzi? Tym, którzy potrzebują, daję, tak? A to, czego ja potrzebuję od innych, biorę. A zatem, czy jesteś życiowo zaradny, czy nie, potrzebujesz wchodzić w zdrowe zależności, bo tylko tam znajdziesz kompletne spełnienie. Chcesz być spełniony? Kompletnie musisz wchodzić w zależności. Chyba, że nie chcesz być kompletnie spełniony. I żyć w tym iluzyjnym świecie, że jesteś absolutnie suwerenną jednostką, bo masz Chrystusa i nie potrzebujesz drugiego człowieka. I nie ma problemu wtedy. Przyjrzyj się temu, co cię otacza. Przyroda, małżeństwa, przyjaźnie, ojcostwo, macierzyństwo, ruchy społeczne. Tam wszędzie są zależności. Weź się rozejrzyj. Wszystko od czegoś zależy. Wszystko od czegoś zależy. Wszystko. Żeby powstał dom, musi być wolna parcela. Tak? Nie byłoby wolnej parceli, nie stałby ten dom tutaj. Stałby to coś innego. Musiała być wolna działka, żeby postawić ten dom. Jakby tu nie było działki, tylko byłby staw, to ten dom by tu nie stał. Ten dom jest zależny od tej działki. Dach. Jakby nie było tych ścian, nie byłoby dachu. Jakby ten dach był. Ten dach się może powiedzieć, jestem dachem. Wszystko kryję. Dzięki mnie tutaj w ogóle nie ma powodzi. Przecież on na ścianach stoi. Rozumiesz? Ściana powie w ogóle, ja jestem najważniejsza, na mnie leży dach. A ty na czym stoisz, dziewczyno? Na czym? Na fundamencie. Nie byłoby fundamentu, to byś wpadła w ziemię. Rozleciałaby się jak klocki. Wszystko jest zależne. Rozejrzyj się dookoła. Wszystko jest zależne od czegoś. Zależne. Zależne. Rozumiesz? Jaskółka lata wysoko, deszcz się zbliża, zaczyna latać nisko. Rozumiesz? Dlaczego tam nie lata wysoko? Bo tam się już nie da latać dla niej. Ona już się nie nadaje, żeby tam latać. Tam już jest większa wilgotność, tam są już wiatry, ona musi obniżyć lód. Wszystko jest zależne. Wszystko. Nie bój się tak na to spojrzeć. Dla wielu z was to może być bardzo trudne. Wiecie dlaczego? Bo zostaliście zawiedzeni przez ludzi. Jak cię zawiedli ludzie w życiu, to masz złe doświadczenia. Tylko na doświadczeniach się nie buduje. Rozumiesz? Nie wolno zbudować na doświadczeniach. Ktoś cię zawiódł. Na przykład ludzie mówią, mnie ludzie zawiedli. Ja mówię, jacy ludzie? No ojciec mnie zawiódł, matka i ktoś jeszcze. Ja mówię, a ludzi jest parę miliardów. Mówię, wyhamuj. Zawiodła cię matka, ojciec i ktoś tam. A nie parę miliardów ludzi cię zawiodło. No na litość boską, nie możesz na tym, że cię matka czy ojciec zawiedli, nie możesz w ogóle blokować zależności od innych ludzi. Jakim sposobem? Ludzie mówią, już nie wchodzę w nowe małżeństwo, bo tamte mi się rozpadło, tamtym byłem w małżeństwie, mi się rozpadło, to ja już nie wiem. Ja mówię, no ale dlaczego nie? Bo mi się tamto rozpadło. Ja mówię, no co z tego? No to ci się rozpadło małżeństwo takie. Popełniłeś błędy, ty miałeś źle w głowie, ona źle w głowie. No rozleciało wam się, no i to. A to nowe jest małżeństwo. Masz inną głowę, znajdź sobie inną kobietę, co będzie miała lepiej w głowie niż tamta. Jaki problem?
Nie buduj na tym, co w ogóle się nie udało. Ale wejdź w zależność. Nie prowadzę z kimś firmy, bo nie będę wchodził, bo tam zostałem wycyckany raz, drugi, trzeci. No to cię trzech wycyckało. A jest masa ludzi, to cię nie wycycka. Szukaj dobrych fuzji finansowych, szukaj dobrych ludzi, módl się o to. Czemu się potrafisz modlić, żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa, a nie modlisz się o to, żeby spotykać ludzi, którzy będą w biznesie z tobą funkcjonowali prawidłowo? Czemu? Nie rozumiem. Przecież to ta sama wiara. Wejdź w zależność. Przestań. Zobaczcie, do ilu rzeczy ludzie nie dochodzą, bo już przestali mieć środki do tego. Ale środki są gdzie indziej. Rozumiecie? Jak ja na przykład miał talent jakiś, nie wiem, jakiś tam miał talent taki, czy do muzyki, czy do czegoś innego, czy do sportu, czy do jakiś tam bym miał taki tego rodzaju talent, no nie? A nie miałbym pieniędzy, to bym znalazł sponsora. Ja bym tak zaprezentował swój talent, że do mnie by pukali sponsorzy. Ja znam siebie. Rozumiecie? Ja bym znalazł sponsora. Ja bym się uzależnił. Nie myślałbym sobie, skąd ja teraz wezmę pieniądze na zrealizowanie w ogóle mojej pasji. Znalazłbym sponsora. Modliłbym się o niego i bym go znalazł. Twoja duchowa niezależność ma doprowadzić twoją duszę do zdrowej zależności. Rozumiesz? Twoja niezależność od świata, od diabła, od demonów, od grzechu ma wpłynąć na twoją zależność od ludzi. Jesteś silny w duchu. Diabeł nie jest twoim panem. Demony nie są panami. Grzech nie jest panem. Świat nie jest panem. Rozumiem, o co chodzi? Jesteś wolny od tego wszystkiego. To teraz się uzależnij. Już nie tylko od Pana Boga. Bo Pan Bóg powiedział do ciebie, jesteś stworzeniem. Tak jestem. To od stworzenia się uzależni moje stworzenie. A nie myślałem, że tylko od Stwórcy tak po znajomości. Nie. To ciebie nie omija. Nie jesteś ponad schematem. Rozumiesz? Jak sobie wmawiasz, że jesteś ponad schematem, rozumiesz, to się mylisz. Uciekasz, chowasz się. Boisz się. Boisz się. Weź to nazwij. Przyjdź do Boga, powiedz, boję się, Panie Boże mój, wejść w zdrowe zależności. Obawiam się, że odbiorą mi objawienie, obawiam się, że odbiorą mi wolność, obawiam się tego, obawiam się, Panie Boże, obawiam się, że mi coś ukradną. Ale puzelek do puzelka, jak się dotyka, to tam się nic nie kradnie, tylko się wypełnia. Masz lukę, to tam wejdzie ta tutka od drugiego puzelka, wiesz, o co chodzi. I patrz, czy jest bałwanek, a tak to nie wiadomo, co było. Tu marcheweczka, tu węgielek, nie wiadomo, co w środku. Tutaj bałwanka był. Złożyłeś, jest. Piękna Pani zima. Rozumiesz, o czym mówię? Puzelek do puzelka, żeby obraz był prawidłowy. Żebyś widział. Ja współpracuję z różnymi osobami, które współpracuję z, bo one nawet, nie nazywam tego współpracą, ale współpracuję, bo mówię roboczo, z różnymi proroczymi. Ja mam swoje oczy duchowe, widzę coś duchowo. Wiecie, o co chodzi? Ogarniam jakiś obraz. Ale jedna osoba prorocza, czy druga, ogarnia inną część obrazu. I przychodzi i mówi, Agata ma wizję, Agata ma sen i mówi, to i to widziałam. Mówi, aha, okej. Okay. Rozumiem. To jest coś, czego ja nie widziałem. To teraz ja jestem zależny, biorę to, prawda? I to mnie co uzupełnia. To daje mi kompletny obraz. Kompletny. Charakter twój.
zawsze on będzie miał takie, taki posmak indywidualizmu. Zawsze twoje będzie musiało być na wierzchu, zawsze będzie musiała być jakaś doza bezpieczeństwa zachowana przez ciebie, jakiś dystansik. Rozumiesz? Będziesz się bronił. Bronił jakiegoś swojego kawałka podłogi. A ten kawałek podłogi jest nic nie wart. Nic. Co nie jest wart? Zaraz po spotkaniu czeka mnie ochrzan od Basi za to, że wyjechałem na komorę i nie wrzuciłem filmu. Ja wiem o tym. Ale nie pomyśl, bo ma rację. Jeszcze nie powiedziała, ale ma. Rozumiecie? Ale to mnie uzupełnia. Staje się, to jest dla mnie coś kompletnego. Ja się staję kompletniejszy. I to w ogóle nie zabiera mojej siły. To nie zabiera mojego indywidualizmu duchowego. To w ogóle nie zabiera. To mnie ubogaca. To daje mi szersze spojrzenie. To czyni mnie kompletnie. To kształtuje mój charakter. Rozumiecie? Ja nie stwarzam dystansów, obrony, tłumaczenia. Ponieważ ja wiem, że w jakichś momentach gdzieś się kończę. I teraz ja potrzebuję, żeby ktoś od tego momentu działał, rozumiesz, w moim imieniu. Tylko ja muszę zlikwidować dystans szeroki. Ty musisz robić tak samo. Będzie cię to kosztowało to, że nie będziesz miał już takiej kontroli, jakbyś, jak teoretycznie myślałeś, że masz jako osoba indywidualna. Bo zawsze tutaj będzie drugi organizm, też niekompletny, zaznaczam, w ogóle niekompletny. Też zawodny, prawda? A jednak już w jakiś sposób trzymający ciebie w swoim ręku. I to się popularnie nazywa zaufanie, które jest podstawą miłości. Zaufanie. Rozumiecie? Zaufanie. Na którym bazuje miłość. I to jest kolejny etap na drodze zmian w twoim charakterze. I chcę was tym zostawić i bardzo was prosić, żebyście tego nie bagatelizowali. Przyjdź do Boga. Jeżeli masz problem z wchodzeniem w zależność i powiedz: Boże, mam problem z wchodzeniem w zależność. Boże, boję się. Boże, nie mam pewności, czy ktoś mnie nie zawiedzie. Boże, mam złe doświadczenia. Pokaż mi, Duchu Święty, w jaki sposób ja mam te rzeczy ogarnąć. Jak ja mam je poogarnąć? Ja ci pokażę. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas, za dzisiejsze nabożeństwo. Dziękujemy Tobie za słowo, które zostało uwolnione. Ojcze, to Twoje słowo zmienia nas na Twój obraz. Duchu Święty, ja wiem, że każdy z nas potrzebuje innych ludzi. Ludzi, którzy będą nas uzupełniać. Duchu Święty, ja modlę się teraz, abyś w każdym z nas polikwidował najdrobniejsze blokady związane ze zdrowymi zależnościami w Królestwie Bożym. Duchu Święty, ucz nas, w jaki sposób mamy wchodzić w takie zależności. Ucz nas, w jaki sposób nie trwać w chorych zależnościach. A z drugiej strony, jak wchodzić i trwać w zależnościach zdrowych. Pokazuj nam, Duchu Święty, gdzie się kończymy, gdzie zaczyna się drugi człowiek. Co możemy też dać innym ludziom, którzy przychodzą do nas ze swoimi problemami, ze swoimi brakami. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chcę Ci powiedzieć o takim szumiko. Tamto dobrze wyszło. Chcę
Chcę dzisiaj powiedzieć o takim elemencie kształtowania naszego charakteru związanego ze zdrowymi zależnościami. Jak nieraz już Wam mówiłem, jedną z pierwszych rzeczy, które usłyszałem od Boga w moim życiu chrześcijańskim, jedno z pierwszych zdań, które odebrałem, to było to, że być wolnym to mądrze zależeć. Blisko 20 lat temu zrozumiałem to najpierw na poziomie takim, że moja wolność globalna zależy od tego, czy powierzę się Bogu, czy uzależnię się od Boga, tak to nazwijmy. A rozwój mój w tym Bogu będzie zależny od tego, czy uzależnię się od ludzi. Oczywiście to pierwsze przyszło mi bardzo łatwo, bo bardzo łatwo przyszło z mojej mentalności, z przyczyn prostych.